Cześć, witam się z Wami w kolejnym odcinku i witam się z Wami dzisiaj na Międzynarodowych Targach Poznańskich i w nieprzypadkowym miejscu, ponieważ za mną stoją trzy Audi e-trony na poznańskich blachach. Za mną jest generalnie kilka albo kilkanaście Audi e-tron elektrycznych. Bardzo mnie ucieszył widok tego, że są już tutaj trzy egzemplarze na poznańskich blachach. Dzisiaj bierzemy pod lupę Targi Motor Show w Poznaniu. Jesteśmy właśnie na Press Day, więc będzie trochę luźniej niż w zeszłym roku. Niedawno publikowałem filmy z Genewy, a teraz już zapraszam Was na odcinek z Poznania. Tym razem targi trochę będą się różniły, ponieważ pierwszy raz jestem, nie ukrywam, jako dziennikarz, bo dostałem akredytację akurat i co chwilę coś się dzieje, także teraz idę na otwarcie całych targów do stoiska Mercedesa i co mniej więcej pół godziny czy co godzinę są różne wydarzenia, jakieś różne w różnych pawilonach, więc postaram się na wszystko obejść i przede wszystkim skupię się na elektrykach. Za mną znajduje się samochód, którego też dzisiaj odbędzie się premiera, Mercedes EQC, ale ja już ten samochód widziałem ostatnio w Genewie, więc pominę chyba tę prezentację, ewentualnie później podejdę i Wam go pokażę. Nie ukrywam, że Mercedes ma wiele ciekawych samochodów, ale szczególnie interesuje mnie to, co stoi za mną, czyli Mercedes Evito. W tym momencie jest 100% naładowany i w środku wskaźnik pokazuje 337 km zasięgu. I nie ukrywam, że z tych wszystkich samochodów tutaj, nawet AMG, najbardziej chciałbym się przejechać właśnie tym Mercedesem Evito i zobaczyć, jaki faktycznie ma zasięg, jak się jeździ elektrycznym busem tego typu. Właśnie BMW poszczyciło się tym, że można nowe BMW Z4 otwierać i uruchamiać z aplikacji bez kluczyka. Dla innych marek to już jest od dawna dostępna opcja, a tutaj wielki zachwyt był. Ale dobrze, że inne marki też wprowadzają takie możliwości. Tu jest kolejna ciekawa propozycja. Elektryczny transporter. Tak samo mnie to interesuje jak Mercedes Evito i tak samo elektryczny Crafter, widzicie? Tutaj będzie premiera elektrycznego Volkswagena ID Buzz, który już mogliśmy zobaczyć w zeszłym roku na targach. Tyle, że ta wersja będzie wersją dostawczą, bez siedzeń. Jak widać tutaj już jest ona zabudowana w 100% blaszek. Tutaj będzie kolejna premiera ID Cross. Tak jak widzicie tutaj na obrazku, niedługo będzie odsłonięcie tego samochodu. We'll be right back.
DNA marki Audi zaszyta jest innowacyjność. Dlatego zawsze staramy się daleko patrzeć w przyszłość. Przed nami koncepcyjne Audi PB18 e-tron. To radykalna wizja samochodu sportowego przyszłości. Konstruktorzy zaprojektowali go jako być nową maszynę do jazdy na torze wyścigowym, ale również dostosowaną do jazdy po drogach publicznych. Seat Elbon. Kilka tygodni temu pokazaliśmy Seat Elbona w Genewie. Samochód zbudowany na nowoczesnej platformie MEB, zasięg 420 km, fantastyczne osiągi, ale co jeszcze jest bardziej ekscytujące, to informacja, którą podzieliliśmy się wczoraj na globalnej mediowej konferencji, w której powiedzieliśmy, że Seat będzie liderem rozwiązań do zaprojektowania nowej platformy MEB, mniejszej, charakterystycznej w przestrzeni miejskiej. Takim przykładem rozwiązania mobilności, którym Seat będzie podążał, jest Seat Minimo. Niedawno na Mobile World Congress mieliśmy przyjemność zademonstrować ten samochód łączący zarówno benefity samochodu, bezpieczeństwo i wygodę, jak i elastyczność motocykla, świetnie wpisującego się w miasto, napędzany baterią, właśnie w zasięgu 100 km. Szanowni Państwo, Volkswagen Ivy Cross. Marka Volkswagen zdecydowanie stawia na samochody elektryczne. Do 2023 roku marka zainwestuje w elektryczną mobilność około 9 miliardów euro. W ciągu najbliższych 10 lat planujemy sprzedać ponad 10 milionów elektrycznych samochodów na świecie. Do 2025 roku na rynek wprowadzimy ponad 20 modeli z napędem wyłącznie elektrycznym. Za sprawą rodziny ID samochody elektryczne przestaną być niszowe, będą dostępne dla milionów klientów. W tym roku staż produkcyjnych zjadą pierwsze modele kompaktowego ID. Modelu, który będzie kosztował w Polsce mniej niż 130 tysięcy złotych. Czyli zdecydowanie mniej niż aktualnie oferowane modele w tej klasie, od których ID jest pod każdym względem lepsze. Samochód będzie można rezerwować począwszy od 8 maja. Seryjna produkcja rozpocznie się w czwartym kwartale tego roku. W przyszłym roku rozpoczniemy sprzedaż ID Crossa, SUV-a, który stoi obok mnie. ID Cross łączy cechy SUV-a i coupe. Ma bardzo przestronne wnętrze, nie ma środkowego słupka dachowego, przez co uchylne i przesuwne drzwi boczne można otworzyć bardzo szeroko. Przy przedniej i tylnej osi samochodu pracują dwa silniki elektryczne, generujące moc ponad 300 koni mechanicznych, co gwarantuje znakomite osiągi, mnóstwo frajdy z jazdy. Zasięg samochodu będzie wynosił około 500 km, co dla większości osób pozwoli na poruszanie się nawet przez tydzień bez konieczności ładowania auta. A ładowanie do 80% szybkiej stacji zajmie nieco ponad 30 minut. Szanowni Państwo, przyszłość motoryzacji należy do samochodów elektrycznych. Mimo to jeszcze przez wiele lat Volkswagen będzie oferował wszystkie rodzaje napędów
dając klientom możliwość wyboru samochodu odpowiedniego do indywidualnych potrzeb. Przyszedłem na kongres MOW, gdzie będzie spotkanie z ministrem i dowiemy się jakiejś może nowości w świecie elektromobilności. Ponadto możecie za mną zobaczyć niebieski szlak Lotusu, właśnie tam. Dodatkowo Greenway i wiele innych firm właśnie ze świata elektromobilności. Trzy tramwaje, kolej i to jest przyszłość, byśmy tam elektromobilność wprowadzali nie tylko w samochodach, w szczególności w samochodach osobowych. Możemy przecież również pójść w kierunku samochodów dostawczych. Mamy już tutaj we wrześniu nawet będą produkowane u nas tak naprawdę. Dzisiaj większość dnia spędziłem na konferencji MOV, ponieważ było wiele ciekawych wykładów i konferencji i dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy, a teraz dopiero tak naprawdę jest godzina, jest pół do 18 i dopiero zaczynamy chodzić i oglądać samochody. Dlatego, że dzisiaj bardziej postawiłem na właśnie tematykę elektromobilności, więc teraz szybko obskoczymy jeszcze stoiska. Jest w miarę pusto, nie ma dużo ludzi. Zobaczymy, co tutaj jeszcze z ciekawych elektryków będzie i wrócimy jeszcze do Volkswagena, bo chciałbym jeszcze Wam pokazać od środka Volkswagena ID Buzz Cargo. Właśnie siedzę w Hyundai Nexo napędzanym wodorem. Zobaczcie, jaki tutaj jest kokpit śmieszny. Takie proste przyciski, bardzo duże. No fajne, ciekawe są. Tylko ten wodór, nie ma jeszcze stacji do tankowania wodoru. Nie będzie w okolicy. Ale wizualnie fajny samochód. To jest samochód, który Marek Kamiński pojechał do Japonii. I zobaczcie to łóżko.
Kończymy już targi na dzisiaj. Dzisiaj trochę mało opowiadania, ponieważ większość czasu spędziłem dzisiaj na kongresie MOVE, o którym też prawdopodobnie nagram jakiś inny specjalny odcinek. Było wiele ciekawych rzeczy. Był minister energii, był Lotos oraz przedstawiciele wielu ciekawych firm. Był też prezydent, byli burmistrzowie. Także wiele ciekawych informacji tam było. Dlatego, że spędziłem tam większość dnia, miałem mało czasu na obejście całych targów. To co mi się udało, to wam pokazałem, chociaż większość już widzieliście w Genewie. Więc dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na targi, bo dzisiaj się zaczęło, jest czwartek. Macie piątek, sobotę i niedzielę, żeby przyjechać, zobaczyć. Jest tutaj naprawdę wiele ciekawych samochodów. Między innymi Audi, Skoda i Volkswagen mają bardzo, bardzo dużo nowych elektryków. Do Audi e-trona można wsiąść, można się przejechać, więc warto, nie trzeba jechać specjalnie do Monachium, tak jak ja jechałem, tylko można już to zrobić w Poznaniu. I jeszcze taka ciekawostka, że Tesli w tym roku nie ma na targach. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I miłych targów wam życzę. Cześć!